już piątek, piątego tygodnia Wielkiego Postu. Jesteśmy na progu wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Przed nami dni Triduum Paschalnego, przed nami święty czas przygotowania do świętowania Wielkiej Nocy. Przypominamy sobie kolektę dnia dzisiejszego. Wszechmogący i miłosierny Boże, odpuść nam nasze winy i wyzwól nas z więzów grzechu, w które popadliśmy wskutek naszej słabości. W kolekcie dzisiejszej błagamy Pana o to, by odpuścił nam nasze winy, które pojawiają się w naszym życiu, wynikają z naszej ułomności, często lekkomyślności. Grzech to faktycznie bardzo mocne pęta, które są jak kajdany zabierające wolność człowiekowi. Często wchodzimy w niego lekkomyślnie, łudzi nas swoim blichtrem, jakimś złudnym wyzwoleniem, wolnością od szarej codzienności. Tymczasem niesie on w sobie wielki jad, truciznę, która ukryta jest pod jego zewnętrzną powłoką, a tak naprawdę niesie w sobie ogromne zniszczenie, które rodzi się w sercu człowieka. W modlitwie mszalnej błagamy Boga, by odpuścił nam nasze winy, by wyzwolił nas z więzów grzechu. Zwracamy się do Pana, który jest Ojcem pełnym miłości, pełnym miłosierdzia, Ojcem, który szuka sposobu, by dotrzeć do mojego serca. On chce nas uratować. Trzeba z mojej strony wysiłku, by Pan mógł dotrzeć do mnie. Większość zna niezwykły obraz Rembrandta, powrót marnotrawnego syna. Warto dziś do niego wrócić i przypomnieć sobie jego niezwykłą wymowę. Odkrywamy tam wielkie ramiona Ojca, które przytulają syna, który wrócił z daleka. Wrócił pogrążony w wielkim zagubieniu. Wrócił do Ojca, który przygarnia go tymi wielkimi ramionami do swojego serca i nic mu nie wyrzuca. Cieszy się z powrotu dziecka. Syn, otoczony purpurą jego szat, jest otoczony wielką miłością i sercem, które daje szansę, które nie wytyka błędu, ale pokazuje nowe ścieżki. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, by otwierać się na tą wielką miłość Pana, na Jego otwarte ramiona, które podnoszą nas w górę, przyciągają do siebie, pokazują inny świat. Czy może prowadzą nas do tego świata pełnego miłości, który w wielkim zagubieniu zostawiliśmy? Prośmy Maryję, by ta, która jest blisko Boga, która różnymi sposobami pokazuje nam miłość Boga, by podprowadzała nas do Jego miłosierdzia, byśmy nie rezygnowali z walki o miłość, która chce naszej przemiany i nowego życia. Wielki Post to znakomita okazja, by na nowo rzucić się w kochające ramiona Boga.